Sword Art Online, ale z mniejszą ilością cukru. Na początku myślałem, że tak nazwę ten materiał, ale okazuje się, że tytuł, o którym przyszło mi dzisiaj mówić, cały czas się rozkręca. Chociaż nie w tę stronę, której można było się spodziewać. Finalnie musiałem sięgnąć po materiał źródłowy i nieco się rozczarowałem. Ale trochę uprzedzam fakty. Dzisiaj powiem wam o The New Gate, serii, o której niedługo może zrobić się głośniej, choć nie do końca powinno, bo widzę i wiem, w jakim kierunku zmierza. Gdybym miał wystawiać oceny od 1 do 10, to dostałbym szału. Trenowałem to przez lata na agregatorach takich jak na przykład MyAnimeList czy IMDb, ale z każdą kolejną obejrzaną serią, przeczytaną mangą czy nowelką, musiałem się wracać, by nieco przeredagować swoją topkę. Na resztę już nie chciałem tracić czasu. Oczywiście są pozycje niezmienne, tak dobre lub tak złe, że na zmianę oceny nie ma szans. Teraz jednak wolę opowiadać o seriach, niż zamykać je w liczbach. Mimo to w wypadku The New Gate chciałbym sięgnąć po szablon, z którego mógłbym wyjąć jakąś ocenę i przykleić ją na logo. Nawet wymyśliłem, co by to mogło być. Tej serii należy się wielka naklejka z napisem OK. I to pod każdym możliwym względem. Dla osób, które oglądają ten materiał już po tym, jak anime się skończy, recenzuję to, powiedzmy, na podstawie 5-6 odcinków anime, przeczytaniu mangi i przewertowaniu nowelki. Po tych kilku odcinkach widzę, co seria adaptuje z materiału źródłowego i jest to jego esencja, więc domyślam się, jak będzie parło do końca. Niemniej możemy uznać, że mówię jedynie o nowelce i anime. Tak, by nikt nie starał się wyrwać, że przecież seria nie doszła do końca. Wiecie, porzucenie serii też trochę o niej mówi. Zacznijmy jednak od początku. Czym jest The New Gate? Seria opowiada o wojowniku o imieniu Shin. Ten, uczestnicząc w grze online, praktycznie ją kończy, dzięki czemu może uwolnić pozostałych graczy. Typowy badass robiący typowe badassowe rzeczy. Pojawia się jednak mały problem. Shin zaraz po pokonaniu ostatniego bossa doświadcza przedziwnego glitcha. Niewiadoma moc przenosi go o 500 lat do przodu, oczywiście w świecie gry. Domyślam się, że w waszej głowie świeci się już czerwona lampa z ogromnymi literami S, A i O. Jednak tutaj zaskoczenie, jedynie na samym początku możemy mieć takie skojarzenie i to głównie przez setting i powiedzmy podejście głównego bohatera. Z czasem jednak idzie zauważyć, że z Sao seria ma niewiele więcej wspólnego. Ba, wraz z tokiem fabuły okazuje się, że więcej tu Overlorda. Ciężko mi określić, czy to źle, czy dobrze. Na pewno dobrze, że nie było tu setnej próby odtworzenia Sao. Źle, że postanowiono iść w klimat Overlorda, bo po prostu nie jest to wystarczająco dobrze rozegrane. Co miałem na myśli, mówiąc, że dałbym tej serii naklejkę OK? I tu uwaga, mówię o całym tytule. Samo anime jest nawet ciut niżej niż manga w moim odczuciu. Po prostu wszystko tutaj jest OK. To tak jakbyście weszli do sklepu z isekajami, zdjęli wszystko z półki, po drodze znaleźli tomik czy dwa Overlorda, wrzucili to do kotła, zmiksowali i tadam! Otrzymujecie New Gate. Postacie nie mają ogromnej głębi, ba, nie mają nawet dużej czy zwykłej głębi. To stokowe osobowości znane nam z mainstreamowych tworów. Główny charakter na drugie mógłby mieć klisza, bo ilość znanych nam zabiegów jest tam na porządku dziennym. No ale Wanaki, nie każda seria musi silić się na ogrom oryginalności. Macie rację. Tylko też taka seria nie ma co liczyć na przewrotnie dobre opinie, jeśli wszystko w niej jest po prostu okej. Co anime mogło poprawić? Wiadomo, fabuła i postacie nie miały szans doświadczyć większych zmian, ale ze względu na różnicę mediów, anime mogło wycisnąć chociaż ucztę dla oczu. Tutaj niestety też jest po prostu poprawnie. Muzyka nie zachwyca, to typowy isekajowy ambient, ja to tak przywykłem nazywać. A szkoda, bo tematyka tytułu aż się prosiła o audiowizualne fajerwerki. Anime natomiast popełniło, i możliwe, że dalej będzie pogłębiać, bardzo duży błąd. Manga początkowo wprowadzała nas do świata. Tempo nie było zabójcze, mogliśmy wyczuć setting, bohatera i to, co dzieje się dookoła. Później fabuła przyspiesza, ale w momencie, gdzie już znamy świat przedstawiony, jest to łatwiejsze do przełknięcia. Anime komuś wylosował się jednak dzień speedrunów i początek serii jest bardziej skompresowany niż filmy na YouTube. Przy pierwszych dwóch epizodach zastanawiałem się, czy oni chcą to zamknąć w jednym, standardowym, 12-odcinkowym sezonie. I wiecie, z upchnięciem akcji nie ma nic złego, o ile nie tracimy nic poza walorami, nazwijmy to, estetycznymi. Tutaj niestety trochę wypłaszcza to postacie.
I to, co wspomniałem na początku. Pomimo, że motyw jest standardowo i isekajowo znany, tak zawsze powinniśmy mieć odrobinę miejsca na oddech w Nowym Świecie. No, z tym zawsze to przesadziłem. Są serie, które wykorzystują początkowe tempo w dobry sposób, ale Newgate się do nich nie zalicza. Dla kogo jest ta seria? Tak naprawdę dla każdego, kto nie ma dość isekajów i szuka czegoś, co może spokojnie oglądać w tle. To seria dla kogoś, kto potrzebuje po prostu niezobowiązującego zapychacza. Będzie mu obojętne, kiedy wyjdzie nowy odcinek, czy przegapi z cztery dialogi, bo akurat poszedł po jedzenie, albo zapomni o tym tytule. The New Gate to tak naprawdę The Same Gate. Coś, co wszyscy już raczej znamy, ale ma nowy papierek. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu recenzji. Troszkę z przymrużeniem oka, ale też jojczeniem na tytuł. W końcu pojawia się tyle serii, że trzeba mieć czas, żeby wszystkim się przyjrzeć. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się sam materiał, ale napiszcie mi też, co uważacie o Newgate. Chciałbym poznać wasze opinie, czy odbieracie to podobnie jak ja. Szczególnie jeśli oglądaliście anime i czytaliście mangę, ale nie tylko. W końcu potrzebna jest mi też opinia osoby, która złapała tylko za anime i może ocenić to jedynie z tej perspektywy. Dzięki wam za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Zostawcie lajka, jak wam się podoba.